Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Współczesny człowiek, tak zabiegany, zatroskany i przygniecony wieloma sprawami, ma ogromną trudność w kroczeniu za Jezusem. Dzieląc czas między wieloma rozmaitymi sprawami, często przekonuje się, że brakuje mu czasu na spotkanie z Bogiem. Dzisiejszy fragment dobrej nowiny skłania nas do refleksji nad pytaniem, co w naszym życiu jest priorytetem. Troska o dom rodzinny i wychowanie dzieci, pracę i wspinanie się po drabinie kariery zawodowej, rozwój osobisty i troska o własne zdrowie. To wszystko jest ważne, albo nawet bardzo ważne. Ale czy najważniejsze? Czy nie ma w życiu spraw jeszcze ważniejszych? W innym miejscu Ewangelii Jezus mówi, aby zabiegać o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie nam dodane. Bóg wie, że jest wiele relacji i spraw bardzo ważnych dla nas, ale jednocześnie zaprasza nas do budowania relacji z Nim. Czy moja więź z Bogiem determinuje wszystko inne w moim życiu? Czy Jego woli podporządkowuje całe swoje życie? Tak więc nikt z was, mówi Jezus, jeśli nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus wypowiada te radykalne słowa, ponieważ chce naszego dobra. Chce przywrócić nam wolność. Wszystkie osoby, przedmioty i sprawy wymienione w dzisiejszej Ewangelii mogą i bardzo często nas zniewalają. Okradają nas z daru wolności dzieci Bożych. Chrystus chce przywrócić nam tę wolność. Chce, aby wszystko w naszym życiu miało właściwe dla siebie miejsce. Bóg i sprawa Jego Królestwa musi być na pierwszym miejscu, a wtedy wszystkim innym zaopiekuje się i o wszystko inne zatroszczy się Bóg.